Generalnie kontuzja jest troszkę złożona, ciągnie się od już dłuższego czasu, od zeszłego roku, kiedy to pierwszy raz zerwałem więzadła krzyżowe w kolanie prawym. Wyleczyłem się, wróciłem do treningów, no niestety kolano nie wytrzymało, strzeliło jeszcze raz. I już ta obecna kontuzja to było na obozie w Hiszpanii podczas meczu sparingowego. No zerwałem te więzadło już nie zagłębiając się w szczegóły po prostu i przez to jest troszeczkę przeciągnięta rehabilitacja moja, bo nie mogłem być od razu, powiedzmy, kolokwialnie krojony i kłaść się na stół i po prostu od razu mieć rekonstrukcję więzadeł robioną, tylko musiałem pierwszy przejść artroskopię, tak zwaną rewizję w kolanie. To jest wyczyszczenie starych kanałów po śrubach, wyczyszczenie kolana i przygotowanie de facto do zabiegu, zalanie tych kanałów tam sztuczną kością i 3 miesiące musiałem czekać na tą właściwą rekonstrukcję, którą przyszedłem w czerwcu, no i od czerwca już w pełni się równiutko ze Zbysiem rehabilitujemy. Moja kontuzja, można powiedzieć, też była złożona, bo zaczęło się od kontuzji ręki, tak, i było to w okresie, gdzie graliśmy już tę rundę, można powiedzieć, tak zwaną play-off, tak, gdzie liga była podzielona na dwie grupy, spadkową i mistrzowską, no i niestety dzień przed meczem z Widzewem doznałem urazu dłoni. Jak się później okazało, było to złamanie, ale mimo to trenowałem, tak, zażywając środki przeciwbólowe, trenowałem, no i w przeciągu 2 tygodni przyplątała się kontuzja kolana, tak. Tłumaczę sobie to tak, że organizm jest na tyle mądrą instytucją, że wszystko to, co najlepsze miał, wysyłał do chorej ręki, tak? I w tym czasie puściło kolano. No i tak jak Krzysiu, nastąpiło zerwanie więzadeł krzyżowych i również na początku czerwca musiałem się poddać zabiegowi i tak jak Krzysiu powiedział, od czerwca razem wspieramy się nawzajem i rehabilitujemy i dochodzimy do zdrowia. Jest to zerwanie więzadła krzyżowego przedniego. Jak u jednego, jak i u drugiego. Co prawda u Krzyśka jest to drugi raz, już wchodził w trening. No i niestety musieliśmy zacząć od nowa pracę mozolną, ciężką. No i tak to trwa do teraz. Robimy sobie 5 chora, zdrowa chora. To nie przytrzymujemy, tu pracujemy w pompie, ok? 10 mamy stabilizacje boczne, tutaj. Jak złapiemy równowagę, że jesteśmy w powietrzu. Nie. Tak. Spokojnie, możesz sobie na kawkę iść, wrócisz, a my bardzo się nie przesuniemy. Dalej byśmy w samym miejscu. Dzisiaj 3 godziny? Tak zejdzie. Daj Boże, żeby tylko 3 godziny. Ten drugi uraz, myślisz, że wynika z tego pierwszego, że to było może nie do końca zaleczone, czy jak myślisz? No jest to sprawa, która no wielokrotnie się z nią potykam i wiele osób mnie o to pyta. Ja staram się ucinać jak najszybciej te rozmowy, bo no nie chcę wnikać przede wszystkim w to jak, dlaczego. Jest to dla mnie najmniej istotne w tym momencie, bo jest zbyt wiele czynników podczas tej rehabilitacji, podczas tej kontuzji. Wpływa na to, że dochodzisz do zdrowia. Jest po prostu, wiadomo, najpierw operacja, czyli można by tutaj, nie wiadomo, można mówić na lekarza, na prowadzącego. Później jest rehabilitacja, czyli dochodzi nasz fizjoterapeuta Łukasz Miller. Można by tutaj gdzieś się doczepić. Później gdzieś jestem ja na samym końcu, gdzie sam się pilnuję na co dzień. Dieta,
wszelkiego rodzaju czynniki mają na to wpływ, naprawdę. Jest to długofalowy proces leczenia, bo to więzadło się przeistacza w kolanie, zmienia swoją postać i w różny sposób się zawiązuje. I generalnie nie ma reguły. Śledziłem przez jakiś czas przypadki ludzi, którzy zrywali nawet po 3-4 razy. Byli tacy, którzy po prostu raz się zaleczyli i do końca życia funkcjonowali. Nie ma takiego wtedy, nie? Ostatnio. Takiego wtedy, o, tu, że trzeba było się męczyć. Żeby podnieść nogę, nie? No. Ale fajnie to widać po pomiarach, naprawdę. Od początku czerwca w zasadzie, tydzień po zabiegu, żeśmy zaczęli już rehabilitację, tak? Na początku, wiadomo, przez 3 miesiące, póki żeśmy z Krzysiem nie wyszli pierwszy raz na boisko, tak? To z Krzysiem, jak żeśmy się spotykali, to 5 godzin żeśmy tutaj spędzali praktycznie na tej salce, tak? W której teraz właśnie siedzimy i było to dzień w dzień, ale charakter treningu się już się zmienił, coraz częściej wychodzimy na boisko i możemy kopać piłkę, tak? Wchodzimy już w inny trening, także psychika idzie do przodu i tak zwany bananik na twarzy się pojawia. Dobrze się akcja. Czy co, że brodaty? Że nie masz czasu się obrazić. Czy zapracowany. Po raz drugi zerwał, więc z nim była praca w jakimś stopniu łatwiejsza, dlatego że wiedział pewne schematy, które mamy, które zaczynamy od momentu samego zabiegu poprzez każdy poszczególny tydzień pracy. Wiedział, co go czeka i tutaj szacunek dla niego i plus za motywację, bo to nie jest prosta sprawa. To jest bardzo ciężka i żmudna praca, powtarzająca się schematycznie w pewnych tygodniach, gdzie byliśmy w zasadzie przynajmniej przy tym pierwszym urazie sami i walczyliśmy tylko ze sobą i z tą salką, którą tu mamy naokoło. Także to jest parę metrów kwadratowych, które trzeba pokochać jak drugi dom. I no i co? No i nie denerwować się, nie poddawać, tylko z tym walczyć i to pokochać. No i to jemu się udało. I mówię, szacunek jeszcze raz za to, że po raz drugi, jeśli był ten uraz, on po prostu stanął na wysokości zadania, nie poddał się i zaczął pracować nawet, mogę powiedzieć, jeszcze mocniej i wytrwalej. Wiesz co, no łatwiej, nie łatwiej, jest to takie może nieodpowiednie słowo. Wydaje mi się, że za pierwszym razem kierowała gdzieś mną taka fantazja może troszeczkę w tej rehabilitacji, tak? Ja byłem, bardzo się wyrywałem do wszystkiego. Chciałem jak najszybciej wyjść na boisko, chciałem najszybciej kopać piłkę, wrócić do treningu z chłopakami, jak najszybciej w takiej pełnej dyspozycji wrócić. Znaczy teraz też jest taka chęć, tylko teraz robię to troszkę mądrzej. Mam to jednak doświadczenie w sobie. Tutaj też wielokrotnie tam na początku Zbyszek czasami dzwonił do mnie, się muszę pochwalić, że wypytywał to tak, czy tak czułeś, czy to kolano ma tak zachowywać. I tak się nawzajem wymieniamy tymi gdzieś tam, prawda, takimi informacjami. I no teraz jestem taki troszkę spokojniejszy może i po prostu pewniejszy w tym, co robię. No po prostu wiem, co mnie jeszcze czeka, wiem, co już za mną. Tak jak mówię, no, doświadczenia budują człowieka wewnętrznie jakoś i na pewno wielkiej pokory uczy taka kontuzja, bo nie jest to łatwy okres, który trzeba przejść mądrze i nie dać się zagubić, bo są przypadki i czasami się zdarza, że ludzie po takich urazach nie wracają po prostu. No ja do takiej myśli kompletnie nie dopuszczam i po prostu to jest nasze życie, nie? Razem. No to też jest coś innego, tak, bo tu muszę przyznać rację Zbyszkowi, że też się śmialiśmy z tego wielokrotnie, że coś innego jest samemu tutaj przebywać, bo ja miałem takie momenty przy pierwszej kontuzji, że jednak jak tu się siedzi samemu, to ten czas się bardzo dłuży i brakuje jakiejś takiej samomotywacji czasami, bo to już jest monotonia. A jak jesteśmy we dwóch ze Zbyszkiem, to się wzajemnie napędzamy. Jak widzę, że Zbyszek może zrobić 32 brzuszki, no to ja zrobię 35 i się tak nawzajem ciągniemy do setki, prawda? I tak jest z każdym ćwiczeniem. Ale to jest, mówię, to wszystko jest mądra praca i to co musimy, to robimy po prostu. Prostuj plecy! O! Się oprę lepiej. No właśnie. Zgarbiony.
No, zaraz będzie Zbyś urobił. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najlepiej się z boku mówi. Proszę sprawdzić, czy Zbyś będzie miał proste plecy. Jeśli chodzi o Zbyszka, był to jego pierwszy uraz tego typu, ale też to jest tytan pracy, także moje komendy, moje zadania, które zostały im nakreślone, jak jednemu, jak i drugiemu, zostawały wykonywane w 100%, czasami w 110% niestety przez nich i ja musiałem to hamować doświadczeniem pracy przy ACL-ach, gdzie to ma duże znaczenie, żeby zawodnika hamować, bo on chce jak najszybciej, a nie zawsze może. O to chodzi. Troszkę bardziej do tyłu. Staraj się, tak żeby kolano nie wychodziło za staw skokowy. Tak jest. Super. Super. Głównie dlaczego my wyszliśmy na boisko jest to współpraca z operatorem, czyli lekarzem, ortopedą, który robi jednego i drugiego. Tu jakby nie podejmujemy sami decyzji, to jest decyzja nasza wspólna. Jeśli odgórnie, czyli pierwszy jest lekarz ortopeda, który robił kolano, który widział środek, jak wyglądało, jakie jest teraz po badaniach, możemy zadecydować. No i zadecydowaliśmy, że wchodzimy po paru miesiącach. W tym przypadku to było około 3,5-4 miesiąca na boisko i na boisku zaczynamy pracę. Nie jest to praca od razu piłkarska, jest to praca przyzwyczajająca do treningu piłkarskiego, do obycia się z murawą, no i tego typu rzeczy zaczynamy działać, pracować. Czy to będzie pierwszy skład, to już wiadomo, będzie też zależało ode mnie i od trenera, tak? Jak będę się prezentował, ale mając taki charakter, jaki mam, to myślę, że zrobię wszystko, aby być tym pierwszym bramkarzem, taki jakim byłem przed urazem. Tego grania już nie dużo zostało, tak? Niestety, licznika się nie da oszukać, ale trenując tutaj z Krzysiem, no to czuję się 10-15 lat młodszy, także jest zdrowie. Tak jest tutaj. Tak jak Krzysiu podpowiada, robimy sobie co miesiąc badania i tutaj nam komputer pokazuje, że metabolizm i ciało mamy 20. Ja mam 21-latka, a Krzysiu 12-latka, także nie jest tak. Nie jest z nami źle, także widać, że tak jak powiedziałem, bananik na ustach jest. Także do pracy. Czas ucieka, mimo tego tam gdzieś jeszcze w miarę, znaczy nie młodego wieku, ale owszem, niewiele osiągnąłem, gdzieś liznąłem tej ekstraklasy, miałem tą możliwość, żeby spróbować tego poziomu i wiem, że stać mnie na to, żeby na tym poziomie występować. To tyle mi wyjaśniło te kilkanaście spotkań, które rozegrałem. Wiadomo, że możemy patrzeć na przykład na mnie i na Piotrka Malarczyka, tak? Gdzie wchodziliśmy mniej więcej równocześnie do drużyny. On jest oczywiście troszkę młodszy i on tych występów ma już dużo, prawda? No jednak te ścieżki są różne w przypadku każdego zawodnika. No w moim przypadku niestety ten poważny uraz pokrzyżował troszeczkę plany, które miałem gdzieś na początku. I tak jak mówię, no troszkę mnie to zweryfikowało mentalnie. Wiem może, jakie błędy popełniałem kiedyś, tak? Teraz bym tych błędów nie popełnił, ale wiem, że jeszcze mam ten czas, że gdy wrócę do zdrowia, to spokojnie mogę jeszcze, tak jak mówię, na myślę wysokim poziomie, tym polskim bynajmniej, chociaż gdzieś marzenia wybiegają dalej, również pograć. Mam taki przykład tutaj z niedawnego naszego kolegi, który jeszcze tutaj był, Paweł Stano. On również po podobnych przejściach z kręgosłupem, z kolanem do takiej poważnej piłki, stawem skokowym do poważnej piłki wchodził dopiero w wieku 26-27 lat. On mi to wielokrotnie powtarzał, dlatego nigdy nie jest za późno. No, różne są ścieżki. Mamy Mateusza Piątkowskiego na przykład w Jagiellonii Białystok. 29 lat dopiero zadebiutował w ekstraklasie. Drugi sezon gra, jest obecnie najlepszym strzelcem, tak? Także wiadomo, czasu się nie cofnie, tak jak Zbyszek mówili, licznika się nie cofnie, ale to, co jest przed nami, możemy brać garściami i ja wierzę w to głęboko, że jeszcze nie jeden pełny mecz w ekstraklasie zagram. O to chodzi. Tak jest. Patrzeć, obserwować kolegę. Element boiska.
moim celem i tak jak wszystkim powtarzam, no to gra do 40, tak? Chciałbym grać do 40, tylko teraz to jest kwestia, wiadomo, prezentowania umiejętności, formy, jak i również decyzji władz klubu, tak? Władz klubu czy również trenera, także na pewno w dużej mierze jest to w 90% ode mnie zależne, a reszta to już są decyzje jakby poza mną, tak? Jeżeli będę czuł na tyle, że jestem w stanie dawać siebie 100% i nie być w jakimś, nie być słabszy od kolegów młodszych, no to na pewno będę chciał grać jak najdłużej, a jeżeli będę widział, że jestem dużo, dużo słabszy już od młodszych kolegów i po prostu nie chcąc się, nie wiem, ośmieszać czy być wystawiany na pośmiewisko, no to po prostu powiem dość i tyle. Ale już jest inna stanie. Myślę, co było ostatnio. Jeśli chodzi o lewą stronę. Ja bym sobie życzył, żeby to był okres nowej rundy, czyli przygotowanie już w okres przygotowawczy z całą drużyną, żeby weszli. Wszystko zależy od tego, jak się kolano będzie zachowywać i na co nam pozwolą operatorzy, czyli mówię, ortopedzi, którzy operowali poszczególne kolana. Wygląda to całkiem nieźle. Jak na razie jesteśmy zadowoleni, ja i ortopeda, z tego, jak to wygląda. W grudniu mają chłopaki dodatkowe badania również kończące jakiś tam etap rehabilitacji. Jeśli będzie wszystko w porządku, prawdopodobnie od stycznia wejdą w trening z całą drużyną. Dzięki panowie, co złego to nie ja. Sorry za te katorgi. Trzymajcie się, będzie dobrze, hej. Jaką muzykę z tego roku? Nie wiem właśnie. Nie mam jeszcze koncepcji. Nadaje te, Mozart się nadaje tutaj. W takie tempo jest dzisiejszego treningu. Bliżej jak dalej, niż dalej.